Cześć, mam przed sobą czytnik Onyx Book Sleeve 2 i w tym filmie zaprezentuję obsługę plików PDF i Deja Vu i tych formatów, w których skalowalna jest strona, a nie tekst. Otwieram przykładowy plik PDF. Wyświetla się. Jest w układzie domyślnym, czyli przeskalowany do wielkości ekranu. Onyx Book Sleeve ma ekran o przekątnej 7 cali. To jest kartka A4. Zabrudzona trochę. No, podniosę, żeby było widać różnicę wielkości. Siłą rzeczy po przeskalowaniu, jeśli mamy na przykład PDF w formacie A4 i on zostanie, ta strona przeskalowana, no to czcionka ulegnie znacznemu zmniejszeniu. Co możemy z tym zrobić? Mamy tutaj w dwóch miejscach ustawienia, które mogą być pomocne. Pierwsze to jest format i mamy taką opcję jak przecinanie. No, tu czcionka widocznie się trochę powiększyła. Zostało przycięte maksymalnie tak. Marginesy zostały przycięte do tego stopnia, żeby jednak cała strona, cała jej treść zmieściła się w szerokości i wysokości ekranu. Czcionka jest trochę większa, dzięki temu trochę bardziej czytelna, ale dla niektórych może być nadal za mała. Co możemy zrobić z nią jeszcze? Mamy opcję dopasowania do szerokości. Widzimy, czcionka stała się większa. Marginesy zniknęły. Dopasowana do szerokości została warstwa ta tekstowa. Ale jest taki skutek uboczny, że część po prostu nie mieści się na ekranie. Widzimy tutaj podstawa prawna, ustawa bla bla bla. Wejdźmy sobie. I o, to jest ta część, która się nie zmieściła w pierwszym widoku ekranu. Tak, dopasowanie do szerokości. Tak. O, spokojnie, możemy, nawigujemy przy pomocy przycisków do zmiany stron. Możemy także skorzystać z opcji dotykowego ekranu. Sprawdźmy jeszcze taką opcję. Tryb przewijania. Dochodzimy i tutaj dochodzimy do miejsca, gdzie mamy część jednej i część drugiej strony. Wcześniej, jeśli ten tryb wyłączymy, to mamy taki przeskok. Wrzućmy jeszcze raz dopasowanie do szerokości. Czyli dochodzimy, najpierw wyświetlana jest większość tekstu, potem przechodzimy do tej dolnej części strony i przechodzimy do następnej strony. A jeśli włączymy ten tryb przewijania, to każde kliknięcie powoduje nam wyświetlenie nowej treści. Działa to mniej więcej tak jak klawisze page up i page down na komputerze. Jak nimi przeglądamy jakiś plik wordowski czy PDF. Możemy uzyskać jeszcze większą czcionkę, korzystając z obracania ekranu, zawartości ekranu. Powiedzmy tak, do szerokości i ciach, uzyskaliśmy w ten sposób większą czcionkę. Powróćmy do normalnego układu. Tutaj niechcący ten.
Otwórzmy sobie gazetę. No tutaj mamy problem, bo czcionka jest praktycznie nieczytelna. Jak przeczytać tu jakikolwiek artykuł? No mamy kilka opcji. No jedną z takich prostszych jest skorzystanie z zoomu, czyli przybliżania. Wybieramy format. No i najlepszym sposobem jest skorzystanie z tego zoomu obszarowego, w którym zaznaczamy obszar do powiększenia. No, na przykład chcemy zobaczyć, co tam jest w tej tabelce. Ciach, zatwierdzamy. No, zatwierdzamy. OK. No i widzimy kolejność w tabeli. No, co, tu możemy zresetować. Zoom. Taki przy pomocy palców, no, działa, ale jest mało precyzyjny. No, ciężko scentrować na właściwym fragmencie tekstu. Więc lepiej korzystać z tego, z tej opcji dostępnej w ustawieniach i zaznaczyć sobie wybrany obszar i w ten sposób skorzystać z powiększenia. No, nie jest to jedyny sposób. A jeszcze taka ważna, żeby gest szczypania działały, no to tutaj musi to być w pozycji włączony. Możemy także tutaj zaznaczyć. Co jeszcze możemy zrobić? Mamy tutaj taką opcję nawigacja, tryb artykułu i tryb komiksowy. Tryb komiksowy dzielimy stronę na cztery części. Nawigacja 1, 2, 3, 4. A tryb artykułu, nawigacja jest dłuż kolumn 1, 2, 3, 4. Czy tam coś pomoże? Widać trochę ten tekst z wielkim bólem. Da się odczytać, ale to nie jest, jest to nadal dalekie od komfortowego czytania. Co jeszcze możemy z tym zrobić? Wybieramy opcję więcej. I tutaj mamy możliwość podzielenia nawet na 9 sektorów. I tak. Wybieramy kierunek nawigacji. 9, OK. Możemy sobie przesuwać. Zatwierdzamy. No i tutaj już tekst jest dość czytelny. Nie zmieniłem tutaj kolejności nawigacji. No i tutaj akurat ten fragment był przez chwilę dość dobrze czytelny. I ten tryb kolumnowy, dochodzimy do końca strony i przechodzimy do początku następnej. Co możemy zrobić, żeby poprawić kontrast i czytelność? Wchodzimy tutaj w zakładkę kontrast. Zobaczmy co to wybielanie znaków. No i dzięki temu mamy bielszy, jaśniejszy tekst, bardziej wyrazisty. Nawet nie musimy już tutaj dalej nic z pozostałymi ustawieniami kombinować, ale no, po prostu tekst jest
lepiej się czyta tekst na jasnym tle w przypadku czytnika niż na takim szarym, rozmytym. To też znacznie pomaga odczytywanie. W Onyx Books znajdziemy także tryb reflow, tak zwany tryb rozpływu. On znajduje się w zakładce Nawigacja. Wybieramy. Przechodzimy do panelu sterowania, tak skomplikowanego, nie wiem, jak kokpit czy panel elektrowni atomowej. Wybieramy kierunek tekstu, rozstaw interlinii, rozmiar czcionki, kolumny, korekcja pochylenia, cokolwiek by to znaczyło. Dajemy OK i zobaczymy, co z tej młódzki nam wyjdzie. Coś wyszło, nawet jakiś obrazek się zachował. W jaki sposób nabywa się obywatelstwo polskie? No, układ tekstu w tym przypadku nawet. Obywatelstwo cudzoziemce. Można nadać cudzoziemcom. Sena 17. No, powiedzmy tutaj nawet tryb reflow całkiem nieźle się sprawdził. Zresztą była pusta strona. Ale no, ogólnie układ tekstu został w miarę zachowany i to jest, powiedzmy sobie szczerze, niemały sukces. Co jeszcze możemy zrobić? No, wybierzmy sobie taki plik. To jest skan bez warstwy tekstowej. Tu mamy taki przycisk OCR. Pojedyncza strona. Zobaczmy. Ta funkcja działa tylko w trybie połączenia Wi-Fi. I tak została dodana warstwa tekstowa. No, chyba mamy tu oznaczone, ale tu mamy dowód, że jest dodana warstwa tekstowa. Co możemy z nią zrobić? Wybieramy tryb rozpływu i tu mamy taką sekcję warstwa tekstowa. Wybieramy OK i mamy tak jakby no. Skopiowaną warstwę tekstową do pliku TXT. No nie wygląda to najlepiej, ale jak na eksperymentalną funkcję to całkiem nieźle działa. No i w ten sposób możemy także korzystać z trybu reflow w innych plikach. Weźmy tutaj nawigacja, rozpływ. Wersja tekstowa, OK. No i tu tak samo został. O, nawet tutaj jest możliwość skorzystania ze znaczenia tekstu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o obsługę plików PDF, déjà vu i tych, które są, w których skalowalna jest strona, a nie tekst. Dziękuję, cześć.